Miłość po angielsku była kręcona w Londynie. Ale ja chcę zapytać o to, co było wcześniej, bo wiele mówi się tak po prostu, że możemy zadbać o swoją metę, o to, gdzie wylądujemy w życiu, jak się potoczą nasze losy, no ale start losujemy w tej maszynie losującej. Mhm. Pan wylosował Warszawę. Czy to dawało jakieś takie większe szanse powodzenia na spełnienie swoich marzeń? Z tej perspektywy teraz, żeby szukał człowieka świadomego, jak wygląda, że tak powiem, geografia świata i polityczne zawirowania, no to tak naprawdę to jest bardzo dobre miejsce do urodzenia się na Karowej w Warszawie. Jeszcze w takich czasach, kiedy tak naprawdę duża samodzielność była dana młodym ludziom, dzieciakom, nastolatkom. Więc ja tak tę Warszawę zwiedziłem, jeżdżąc autobusami, tramwajami, chodząc na piechotę w nocą. Co na to mama? Wzdłuż i wszerz, to było normalne. Miałem klucz na szyi. Inne czasy, prawda? I interesowałem się teatrem, więc z woli na ochotę właściwie się przeprowadzałem na całe dnie. Wracałem w nocy nocnym autobusem, żeby się zdrzemnąć do szkoły, do liceum oczywiście później i znowu myśląc tylko o tym teatrze. Więc dla mnie to było naturalne, że ja z tego swojego liceum uciekam od razu do Teatru Ochoty, bo tam było moje życie. Teraz pewnie takie życie wygląda już inaczej. I nie ma tej takiej, chociaż nie będę oceniał, sam się nawet na tym nie znam. W każdym razie ten czas był taki bardzo łatwy do eksplorowania. Mało tego, miałem szczęście, że moją sąsiadką w tym osiedlu na Jelonkach była Brytyjka, którą poprosiłem, czy może mnie uczyć. Razem z kolegą się zrzucaliśmy, chodziliśmy razem na lekcje. Jakbym się mógł cofnąć w czasie, to bym dał niezłe lanie pasem, żeby się uczyć lepiej po Jeszcze prostu lepiej. I się starać. Okay. Bo ja tak naprawdę pracę domową, idąc spóźniony na te lekcje, odrabiałem w ostatniej chwili i nie przykładałem się do tego. Dla mnie to było, no, trzeba znowu iść na ten Jak angielski. 90% nastolatków, ale oczywiście. Potem mija czas, żebyśmy te wnioski wyciągnęli. Ale liznąłem tego akcentu trochę, no na pewno mi było łatwiej. Potem miałem dużo trudnych doświadczeń w liceum, gdzie uczyła mnie pani, która nigdy nie prowadziła rozmowy z native speakerem. Rozumiem. I mówiła, że ja mówię bardzo niewyraźnie i w ogóle mnie nie można zrozumieć. Ale udało mi się nawet maturę zdać z językiem angielskim, że zaliczyłem to. Dużo pięknych, kolorowych wspomnień z tego czasu dzieciństwa, dorastania. Wrócę jeszcze do tego tematu, bo bardzo mnie ciekawi, jaką rolę w tym wszystkim odegrała dla pana mama. No, myślę, że po prostu mnie zachęcała do wszystkiego. Nigdy nie postawiła jakichś granic. Tak jak jeszcze pamiętam swojego tatę, który mówił mi, powinieneś być inżynierem, lekarzem. Jeszcze miał jakąś opcję dla mnie trzecią, której nawet nie pamiętam, ale w tych opcjach nie było niczego na temat aktorstwa. Natomiast mama jakby tutaj nigdy nie postawiła granic, jakby wspierała mnie zawsze w tej drodze jakiejś, którą sobie obrałem. No to i z tym kluczem na szyi puszczała mnie. To jest tak też, działają. Tak, także to była chyba jakby takie delikatne wsparcie. Ja zresztą powiem szczerze, też lubię tego typu reżyserów, którzy w ten sposób może matkują aktorom, jeżeli można tak powiedzieć, że po prostu patrzą na to, co ty proponujesz i cię najwyżej lekko popychają w jakimś kierunku. Mama była takim reżyserem życia w takim razie trochę. Tak, oczywiście.